Cześć, to już czwarty tydzień Akademii Klubu Polskiego Dziecka. Do tej pory poznaliśmy cztery samogłoski A, E, I oraz O, a także dwie spółgłoski My oraz Ty. Na dzisiejszych zajęciach Szymon i ja mamy dla Was kolejne dwie litery. Będą to L oraz D. Podpowiem Wam, że zapisujemy je kolorem niebieskim. Jaki to jest więc rodzaj głosek? Macie rację. Są to spółgłoski. Sprawdźmy, jakie słowa zaczynają się na literę D. D. D jak drzewo. D jak dom. D jak deskorolka. D jak dach. Brawo. A teraz pora na literę L. L. L jak lampa. L jak lew. L jak lustro. L jak lekarz. Ciekawe, czy dzieci dadzą radę przeczytać nasze dzisiejsze słowa. Jak myślisz, Szymon? Da. D, D, do. La, le, li, lo. L, o, t, lot. D, a, l, dal. L, a, t, lat. La, to, lato. Mo, le, mole. Me, tal, metal. Spróbujcie teraz sami przeczytać kilka wyrazów z poznanymi ostatnio literami. Najpierw w podziale na samogłoski i spółgłoski, a potem w podziale na sylaby. Pora więc złapać długopisy w dłoń i zaczynamy pisać. Pismo ręczne. Wy też możecie. Karty pracy znajdziecie w opisie filmu.